Dzień dobry, Beata Koenig, Fundacja Wega. Wspólnie z Fundacją Girls in Tech Poland w ramach cyklu Kobiety w Nauce i także we współpracy z Politechniką Warszawską chciałabym dzisiaj zaprosić na rozmowę ze znakomitym gościem, z dr inżynier Agatą Błasiak, młodą badaczką, która niedawno znalazła się na prestiżowej liście młodych naukowców poniżej 35 roku życia, ogłoszonej przez czasopismo MIT Technology Review. Doktor Błasiak ukończyła Wydział Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej, a doktoryzowała się w Dublinie na University College Dublin. W 2016 roku dołączyła do zespołu na Uniwersytecie w Singapurze, National University of Singapore, a od 2019 roku stoi tam na czele zespołu Digital Health Innovation, czyli jak rozumiem takiego, który zajmuje się innowacjami w zakresie, tłumacząc dosłownie, zdrowia cyfrowego w Instytucie Medycyny Cyfrowej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Singapurze. Oczywiście o to, czym jest medycyna cyfrowa, za chwileczkę spytam, ale w pierwszym rzędzie chciałabym powiedzieć dzień dobry. Serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, za połączenie się z nami. Dzień dobry, jest mi również bardzo miło. No właśnie, to od początku. Czym jest medycyna cyfrowa? Czym jest medycyna cyfrowa? To jest bardzo ciekawa nowa dziedzina, albo przynajmniej taka dziedzina, o której się ostatnio zrobiło dość głośno i której widzimy coraz więcej. I chyba taka najważniejsza cecha tej medycyny cyfrowej to jest to, że to są rozwiązania, które rzeczywiście mają już jakieś takie wskaźniki, że one są efektywne. Czyli to nie do końca jest po prostu jakaś aplikacja w telefonie, która nie do końca wiadomo, czy ona działa, czy nie działa, ale to już są takie techniki, które zostały sprawdzone i w takich badaniach klinicznych właśnie wykazały, że powiedzmy na przykład takie terapie cyfrowe są skuteczne. Oczywiście medycyna cyfrowa trochę jest szerszym pojęciem niż tylko terapia, to jest również te całe, wszystkie inne sposoby użycia tej cyfrowych technologii, czyli na przykład do organizowania pracy w szpitalu, czy organizowania kontaktów z pacjentami, czy też nasze cyfrowa baza danych, które możemy sprawdzić sobie na przykład jakieś wyniki badań i tak dalej, więc to również podchodzi pod cyfrową medycynę. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawa dziedzina, chociaż mogę być subiektywna. No tak, niewątpliwie jest to coś nowego dla wielu osób i teraz tak bardziej szczegółowo chciałabym porozmawiać o konkretach, no bo w tej chwili wraz ze swoim zespołem, z tego co wiem, testuje Pani platformę o nazwie Curate AI. Nie wiem, czy dobrze tutaj wymawiam tę nazwę. Czemu ta platforma służy? Curate AI to jest taka ciekawa platforma. Ja jestem oczywiście dużą fanką, ponieważ ona skupia się na znalezieniu korelacji pomiędzy czynnikami wejściowymi i intensywnością tych czynników wejściowych, czyli to mogą być na przykład dawki leków, ale to też może być intensywność treningu fizycznego, czy na przykład poziom gry, w którą gramy. Czyli to jest nasze wejście, a drugą część, którą również zbieramy, żeby to Curate AI mogło pracować, to jest, jaki jest ten wynik, tak zwany surrogate measure, który jest dość blisko już do tego ostatecznego fenotypowej zmiany, która jest pożądana. Czyli na przykładach, powiedzmy, że jeżeli to są dawki leków na nadciśnienie, no to patrzymy na zmiany w ciśnieniu krwi. Jeżeli to są czynnikiem tym naszym takim który wkładamy do tego algorytmu, to jest intensywność ćwiczeń, to patrzymy na zmiany w tym, jak nasi sportowcy są w stanie szybko biec, powiedzmy. Czyli patrzymy tylko na takie bardzo ogólne to, co wchodzi i to, co wychodzi, bez takiego przyjrzenia się szczegółowego, jakie to są mechanizmy. Czyli nie zajmujemy się farmakokinetyką, jeżeli chodzi o leki, a przynajmniej używamy tego w mniejszym stopniu. Jak również ten algorytm jest w stanie sobie poradzić z bardzo małą ilością danych.
Czyli nie potrzebujemy takich dużych baz danych, kiedy używa się powiedzmy tysięcy albo nawet setek tysięcy danych o pacjentach, żeby z tego przy użyciu machine learning znaleźć jakieś informacje, które będą odpowiednie dla tego naszego jednego pacjenta, tylko tak naprawdę zbieramy tylko te dane od tego pacjenta, który będzie otrzymywał kurację z pomocą tego Curate AI, które może na przykład dostosować odpowiednie dawki leków dla tego pacjenta. Czyli taka personalizacja, ale na podstawie bardzo małego rozmiaru baz danych. A jednym z wcześniejszych projektów, w które była Pani zaangażowana, jest inna platforma, Identif AI. Czym jest ta platforma? To jest bardzo też ciekawe. Tak, więc Identify to jest tak naprawdę siostrzana platforma do tego Curate AI. Curate AI jest już w procesie przygotowania tej platformy od lat tak naprawdę, ale na tym etapie już teraz mamy badania z dużą ilością, albo przynajmniej z większą ilością pacjentów, badania kliniczne, a Identify powstało, pomysł chyba już był też od dawna, ale jak zaczęła się pandemia, to razem z szefem zespołu właśnie zauważyliśmy, że ta platforma może się przydać, żeby dobrać takie leki pandemiczne czy przeciwko wirusowi, które jako same nie są w stanie sobie za bardzo poradzić z wirusem, ale ze względu na jakieś takie synergie, które są nie do przewidzenia, może sobie poradzić z tym wirusem dużo lepiej. Czyli po raz kolejny patrzymy tylko na takie wejściowe informacje z cyklu, właśnie które leki i powiedzmy na jakich poziomach dawek są podawane, to jest na poziomie komórek i na ten jakby ostateczny wynik, czyli to co jest na tym drugim końcu, ten fenotypowy wynik, czyli umieranie wirusa. I to jest tak, ta platforma Identify pozwala tak sprytnie zaplanować sobie eksperymenty, żeby sprawdzić jakby na całej tej przestrzeni powiedzmy tych 12 leków, które mogą być na poziomie nie wiadomo ilu różnych dawek, jaka będzie najbardziej efektywna kombinacja, żeby to ze sobą wspólnie podawać takie leki. Fascynujące. A proszę powiedzieć, bo też czytając co nieco o Pani, przeczytałam między innymi o czymś, co też wydaje się dość niezrozumiałe i trudne do wyobrażenia, na przykład aplikacje pomagające w leczeniu problemów żołądkowych. To brzmi naprawdę niesamowicie, ale jak to jest możliwe? W jaki sposób aplikacja może umożliwić leczenie, pomóc w leczeniu problemów żołądkowych lub, jak rozumiem, innych problemów zdrowotnych? No, to tutaj już wtedy wracamy do cyfrowych terapii, czyli to digital therapeutics, cyfrowe terapie to jest też właśnie taka bardzo, bardzo ciekawa dziedzina cyfrowej medycyny, gdzie różne takie platformy czy aplikacje, którymi pacjenci mają do czynienia, muszą przejść przez takie same badania kliniczne, tak jak leki, czyli jakby jest taka sama regulacja przygotowań i certyfikacji tych aplikacji, żeby one weszły na rynek, tak jak jest przy lekach. Czyli na przykład dużo z tych aplikacji czy platform cyfrowych jest wydawana na receptę, co jest w ogóle bardzo ciekawe i to już jest, te aplikacje są już dostępne w Stanach, już się zaczęły pojawiać w Europie też i w Singapurze mamy jedną, czyli to są naprawdę takie początki. Jeżeli chodzi o platformy właśnie, które mogą wpływać na nasze stany żołądkowe, a w sumie bardziej na jelitowe w tym przypadku, ale również na uzależnienia, oczywiście zdrowie psychiczne i na przykład jest gra na żeby pomóc dzieciom z ADHD kontrolować ich odczucia. I te wszystkie rzeczy są możliwe, ponieważ u podstawy tych schorzeń, czy tych chorób, czy tych stanów są pewne zachowania behawioralne. Więc jeżeli możemy wpłynąć na te zachowania, na te nawyki, to możemy też wpłynąć na to, jak nasze ciało będzie
się zmieniało z czasem, jak będzie sobie radziło z takimi stanami. Czyli dość często te cyfrowe terapie polegają na wprowadzaniu zmian w życie pacjentów i wprowadzaniu ich w taki sprytny sposób, że okazuje się, że mogą być nawet bardziej skuteczne, albo tak samo skuteczne, albo bardziej skuteczne niż leki. Czyli to jest ta ciągła praca nad sobą, a te aplikacje mogą nam w tym pomóc poprzez dostarczenie odpowiedniej edukacji, poprzez jakby wprowadzenie na przykład nawyków, że musimy wprowadzać jakieś konkretne informacje, albo może być to też gra, czyli na przykład przez granie, wprowadzenie jakiegoś wirtualnego charakteru po planszy, powiedzmy, musimy się wprowadzić w taki stan skupienia, który po, powiedzmy, tam w jakimś czasie ma wpływ taki długotrwały już na nasze możliwości skupienia się. To akurat w przypadku ADHD. Więc takie naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy. Dopiero się uczymy, co można zrobić z takimi technologiami i jak to do końca kontrolować, jakie wprowadzić certyfikacje, żeby jednak to, co trafia do pacjentów, było skuteczne, a nie tylko nie wiem, zajmowało pamięć w komórce. Tak, więc tak to mniej więcej działa. A jeszcze chciałam zapytać o coś, czego używamy bardzo często w kuchni, szczególnie jeśli lubimy piec ciasta. Bo podobno zwykła, banalna tutka do wyciskania kremu na ciasto podsunęła Pani swego czasu pewien pomysł. Co to było? Tak, to jest bardzo znowu bardzo subiektywnie stwierdzę, że to jest ciekawy projekt. Więc zaczęło się od tego, że w 2020 roku, no tak jak wszędzie i w Singapurze, nasza praca i nasze życie zostało sparaliżowane przez pandemię. No i jako naukowcy staraliśmy się zrobić w sumie co tylko mogliśmy, żeby coś wymyślić, z czymś zaradzić, jakoś pomóc tak naprawdę. No i w pewnym sensie to było chyba też dobre dla mnie, że było coś, co znaczy mogłam się skupić i takie coś, co było bardziej ustrukturyzowane, kiedy ten cała rzeczywistość dookoła się tak bardzo zmieniała. A w Singapurze mieliśmy też dość restrykcyjny lockdown. Do tego stopnia, że nie do końca na przykład można było pójść na uczelnię. Więc my dużo pracowaliśmy, nawet mam takie wspomnienia, że piłam espresso, jak mi się jeszcze parzył kubek kawy, bo wiedziałam, że to będzie długi dzień i trzeba będzie dużo pracować, żeby coś tam zadziałać. No i jeden z naszych zaprzyjaźnionych profesorów na innym wydziale, który specjalizuje się w diagnostyce, pracował nad diagnostyką COVID-a, ale brakowało mu takich pojemników czy sposobów zbierania śliny. No i okazuje się, że po prostu to w ogóle nie było dostępne. To są takie małe lejki z pojemniczkiem, które są standardowo użyte, to jest po prostu kawałek plastiku, ale one w ogóle totalnie były niedostępne, dlatego że wszyscy pracowali nad sposobami wykrywania COVID-a w ślinie. No i na taką prośbę, czy możemy coś zrobić, zaczęłam myśleć, co tu można wykombinować i najpierw zaczęło się od takiego sklepu za $2, tutaj w Polsce też takie mamy, i tam zebrałam jakieś narzędzia, każde jedno za pewnie 5 zł, jeżeli nie mniej, i starałam się coś z tego złożyć, czyli w takim bardzo starym, inżynieryjnym sposobem, który po prostu znaczy, że trzeba usiąść przy tym biurku i coś tam zacząć składać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i coś powoli zaczęło wychodzić, ale brakowało mi tego lejka, czy tego odpowiednika, tego lejka. No i właśnie tutaj zainspirowałam się tą tutką do wyciskania kremu, która była po prostu w idealnym kształcie, idealnych rozmiarów. No i było w niej bardzo dużo, bo nikt
nikt się nie interesował tymi tutkami w tym czasie, więc zamiast pójść na uczelnię, to poszłam do sklepu, gdzie właśnie były różne rzeczy do pieczenia ciast. No i tak to się zaczęło. Oczywiście ten projekt bardzo wyewoluował, dość szybko też opatentowaliśmy niektóre aspekty tego urządzenia, bo tam też były części, które były drukowane z drukarką 3D, jakieś takie różne rzeczy, ale rzeczywiście ta początkowa inspiracja wzięła się z tej tutki. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co mam powiedzieć, co nie mówiłam, po prostu jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem, muszę przyznać. Dziękuję bardzo. Pani doktor, proszę w takim razie opowiedzieć co nieco o swojej karierze naukowej. To już bym chciała tak troszeczkę bardziej osobiste, na bardziej osobiste zwierzenia panią wyciągnąć. No, jak to się stało, że znalazła się pani w dalekim Singapurze? Więc wspomniała już pani, że byłam na Politechnice, więc może zacznę od tego momentu w mojej karierze. No i studiowałam na Politechnice biotechnologię i to było coś, co jakby byłam takim kujonem dzieckiem, więc to jakby połączenie biologii i inżynierii zawsze mnie korciło. Więc i jak byłam na Politechnice, to miałam przyjemność pracować z panią profesor Elżbietą Malinowską, która była opiekunem mojej pracy inżynierskiej i która wspierała mnie w tych moich pomysłach rozglądania się po międzynarodowych laboratoriach, gdzie wyjechałam w trakcie mojego inżyniera dwukrotnie do Danii i do Irlandii. I zaczęłam po prostu patrzeć, co się dzieje w tych laboratoriach, a dodatkowo dość często te laboratoria, które były dostępne w języku angielskim, to zwłaszcza w Danii, to były już takie bardziej zaawansowane. I to było bardzo fajne, bo te początkowe stopnie inżynierskie to są, jednak trzeba nabrać trochę fundamentów, zanim się zacznie robić takie bardziej szczegółowe, jakieś zaawansowane, konkretne projekty. Więc to był taki miły przeskok, taki wgląd w przyszłość, że wprawdzie matematykę czy tam fizykę, teorię trzeba zdać, ale jednak są takie ciekawe rzeczy w przyszłości na tych studiach. No i właśnie ta moja ostatnia wizyta do Dublina skończyła się przedłużeniem w postaci doktoratu w dziedzinie neuroinżynierii, co było bardzo fajnym tematem, trochę ciężkim, no ale to ktokolwiek robił doktorat, to wie, jak to wygląda. To jest taki roller coaster. A po prostu to była taka specjalizacja, że za dużo tego się nie robi w Irlandii. Oczywiście są jakieś pojedyncze zespoły, ale jednak połączenie z tych neuronauk i połączenie inżynierii nie jest aż takie popularne. Więc po doktoracie tak naprawdę miałam opcję, żeby albo wyjechać do Stanów, albo wyjechać do Singapuru, który w tym czasie miał cały instytut poświęcony neurotechnologii, czyli dokładnie inżynieria z neuronaukami. No i skończyło się na tym drugim i to już było no 5 lat temu, będzie 6 w marcu. Czas płynie bardzo szybko. No i tak to mniej więcej wyglądało. A czy było coś lub ktoś, kto kiedyś tam we wczesnej młodości panią zainspirował do podjęcia studiów w dziedzinie biotechnologii właśnie? No ja mam takie trochę korzenie przyrodniczo-inżynieryjne, więc myślę, że to jest to, bo pamiętam już od dzieciństwa, no i potem w liceum też trochę większą świadomością, to były tematy, które mnie bardzo interesowały. No i oczywiście wspierający rodzice, to chyba jak bardzo często jest ta moc sprawcza, zwłaszcza, że pochodzę z bardzo małej miejscowości, więc to ich wsparcie oczywiście zawiodło mnie w odpowiednie rejony, żeby kontynuować ten temat. No to teraz na deser. Jako bardzo młoda badaczka ma pani na koncie już wiele sukcesów, ale czy ma pani jakieś naukowe plany czy marzenia, którymi mogłaby się pani z nami podzielić?
Więc jak sobie czasem myślę o mojej karierze naukowej, to tak naprawdę zaczęło się od badania białek, które ze sobą jakieś miały interakcje. Potem z tych białek się przeniosłam na komórki, z komórek się przeniosłam na modele zwierzęce, teraz pracuję z ludźmi. I chyba to, na czym mi najbardziej zależy, to rzeczywiście kreować takie rozwiązania, które mogą pomagać pacjentom. Czyli jakby przejście z takiej nauki, tak zwanej basic research, gdzie po prostu, to jest oczywiście bardzo ważna dziedzina, czy taka czy kategoria, gdzie staramy się nauczyć czegoś nowego o świecie, przejście z tej części do tego translational research, gdzie już tworzymy narzędzia do wprowadzania do tego świata, to było takie bardzo znaczące dla mnie przejście i zdecydowanie chciałabym, no żeby te rozwiązania, które przygotowujemy, żeby one miały ręce i nogi, że tak powiem, i właśnie też pracujemy z grupą behawiorystów, pracujemy z inżynierami, rozmawiamy dużo z pacjentami, rozmawiamy dużo z lekarzami, żeby zrozumieć, jakie to są narzędzia, które oni by chcieli używać i żeby stworzyć takie właśnie narzędzia. Więc mam nadzieję, że to, co robimy, będzie pomagało pacjentom i będzie pomagało lekarzom. Serdecznie dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę. No ja jestem pod wrażeniem i na pewno sama chętnie się doedukuję na temat tego, czym pani się zajmuje, bo to jest niesamowicie ciekawe i fascynujące. No i sądzę, że zainspirowała pani i mnie i wiele innych osób, które będą nas słuchać. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję.